Witam na moim kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj będziemy robić pomidorową z ryżem. Wodę przygotowałam. Do pomidorowej mam marchewkę, mamy pora, korzeń pietruszki, seler, pomidor obranej skóreczki, masełko, cukier, mąka, udko jedne, ryż, śmietanka i koncentrat pomidorowy, sól i pieprz. Teraz ja wstawiłam sobie już garnuszek, włączamy sobie wodę. I będziemy rzucać do garnuszka oprócz pomidorka. Pomidorek będzie nam na później. Tu mam lawrowy list przygotowany, por, ziele angielskie i my to wszystko rzucamy do garnuszka. Rzucamy to do garnuszka i do tego rzucamy jeszcze nasze udko. Dodajemy soli. Solimy i do 40 minut niech się gotuje na małym ogniu. Nasz rosołek się gotuje do zupki naszej. Teraz my bierzemy, rzucamy masełko. Najpierw włączę patelnię. Rzucamy nasze masełko. Moja pomidorowa będzie inna od wszystkich. Masełko się będzie roztapiać. Pomidorka obrałam, skórki, niektóre nie mogą tak jeść i robimy teraz takie paseczki i będziemy pomidorka naszego smażyć. Na takie małe kwadraciki podsmażymy pomidorkę z masełkiem, które wykrajałam, ale jeszcze tu środeczek trzeba wykroić, widzę. I kroimy na takie małe. Wtedy jak my podsmażymy, można blenderem ubić, żeby był smak pomidorku. Podsmażymy pomidorki tak do 5 minut. Dajemy troszeczkę soli. Nasze pomidorki tak właśnie się smażą. I zobaczcie, nasze pomidorki już coraz mniej. Leciutko zrobimy tak widelcem. One są takie mięciutkie i taka papka. Smak jest idealny. I wtedy my poczekamy, jak nam się ugotuje warzywa i mięsko i dodamy do pomidorowej. To już wyłączamy, to już jest gotowe. Nasz rosołek już jest ugotowany. Będziemy wyjmować warzywka. No zależy, czy dzieci będą być z mięskiem, czy bez mięska. Ja już dokrajam osobno, na przykład ja. Mąż na przykład lubi z mięskiem, dzieci nie za bardzo i dlatego później nie postygnie, to się dokroi. Teraz my bierzemy i wrzucamy naszą papkę, którą robiliśmy. Dobrze pomieszamy. I nasza pomidorowa już jest taka ładna, tylko trzeba jeszcze dodać koncentrat pomidorowy. Dodajemy naszego koncentratu. Tak jest 4 łyżeczki. Dobrze mieszamy. Jest już taki intensywny czerwony kolor. I teraz naszą pomidorową trzeba troszeczkę zagęścić. Bierzemy sobie miseczkę, śmietankę, nalewamy śmietankę. Do śmietanki dodajemy takie 3 łyżeczki i dobrze wymieszać. Troszeczkę zagęścimy swoją zupkę.
tego, do naszej zupki trzeba dodać cukier. Ale najpierw dobrze wymieszamy, żeby nie było żadnych nam grudek. Do naszej pomidorowej dajemy taką łyżeczkę cukru i dobrze wymieszać. Spróbujemy smak, czy idealny, jak soli trzeba, czy pieprzu. Nie, smak jest idealny. Teraz, moje kochanie, mamy tą śmietankę. Dodajemy troszkę tutaj gorącego, żeby wymieszać, żeby nam śmietanka dobrze się... I wymieszamy. I wtedy my dajemy to do naszej zupki. Jeszcze dobrze wymieszać. Mniejszy ogień zrobić. I dodajemy powolutku. Zaraz ona nam się zgęstnieje. Mieszamy ładnie. I jeszcze tak 3 minutki pogotować. Ryż ugotowałam osobno. Nalewamy tutaj zupkę. I rzucamy. Już wezmę łyżeczkę, bo nie wzięłam, nie przygotowałam się. Albo widelec. I rzucamy parę marcheweczek. I parę kawałeczków mięska, które mam też przygotowane. I zrobimy zieleninkę po środku. I nasza pomidorówka już jest gotowa. Jak Wam się podobają moje przepisy, subskrybuj, łapkę do góry. Kanał Gotuj z Maszką.